Audioteka przedstawia. W Polsce mieszka ponad 2 miliony cudzoziemców. To był mój wybór, mój świadomy wybór. Chciałem być Polakiem. Chcemy ich lepiej poznać. Wiedziałem, że ja nie chcę pojechać do jakiegoś kraju, gdzie wszyscy jadą. By lepiej poznać siebie. Ludzie są strasznie nieśmiali. Kim są? Czy tu jest niebo? Czy jest taki kraj, w którym wszystko działa perfekcyjnie? Chyba nie. Czemu tu są? Ja dostanę naprawdę bardzo dużo miłości od Polaków tutaj. I stwierdziłem, że muszę jakoś odpowiedzieć tej miłości. Dlaczego tu? To jest mój dom. Polacy z wyboru. Tutaj mogę być sobą, tylko będąc. Audioserial reporterski. Zapraszają Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Nawet jeżeli wyjadę, pojadę gdzieś indziej, wrócę. Odcinek pierwszy. Alexis Angulo. Bardziej polski niż bigos. W Polsce od prawie 10 lat. Ukończył filologię polską, pracuje jako nauczyciel hiszpańskiego i dziennikarz, prowadzi portal Projekto Polonia, przybliżający osobom hiszpańskojęzycznym wiadomości z Polski. Pisze doktorat o relacjach Polski z Ameryką Łacińską, postkolonializmie i języku, który nie tylko opisuje, ale i kształtuje naszą rzeczywistość. Jest być może jedynym w tej części świata morsującym Meksykaninem. Ciemno, zimno, szaro, buro. Meksykanin wchodzi do polskiej zimnej wody. Jeziorko Czerniakowskie, proszę uprzejmie. Rękawiczki już zdjęte, przynajmniej jedna. Teraz klapki. Klapki? Jak na basenie. No niestety ja... Można mieć specjalne buty, ale ja jeszcze nie kupiłem. Nie dorobiłeś. Nie dorobiłem jeszcze, dokładnie. Na początku było trudno się dostosować do zimnej wody. Chyba trwałem trochę ponad minutę. A teraz zamierzam zostać 8 minut. Najtrudniejsza część jest ten początek, kiedy trzeba po prostu regulować oddech, jakby. Dobra, wyjdę w takim razie. I ile mu jeszcze zostało? Jeszcze bo mnie się zrobiło zimno. 5 minut chyba jeszcze, tak? Czekaj. Jeszcze 5 minut. Jeszcze 5 minut. Tak. Dwie. Pyta, czy tylko dwie minęły. Pewnie tam czas płynie dużo wolniej niż tutaj. Strasznie to przyjemne. Czemu ludzie sobie to robią? No właśnie nie wiem. Jest kilka takich rzeczy, nad którymi się zastanawiam, bo ludzie to robią i morsowanie jest jednym z nich. Ale Alexis wygląda na zrelaksowanego. Tak, chociaż ma taką czerwoną pręgę na klatce piersiowej. Coś zaczyna się z nim niedobrego dziać. Zmienia kolor. Wszyscy tutaj zmienili kolor. Już, 18, tak. Możesz wychodzić. To jest twój czas. Powolutku się wynurza, krok po kroku, ale uśmiech jest. Już blisko, już błotnisty brzeg, jakże piękny. Chcę ktoś mi pomóc? Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Como estás? Hace frío. Hace frío, zimno. Tengo frío. Ahora, teraz muszę się rozgrzać bardzo szybko. Po tych kilku razach widzisz już u siebie jakąś, nie wiem, większą odporność, lepiej się czujesz, gorzej się czujesz. Coś to zmieniło w twoim życiu? Nie no, myślę, że rzeczywiście tak, że po prostu regenerujesz się. I czujesz się lepiej po prostu. Mhm. Jest kurtka, jesteśmy w domu. Ale zęby trzaskają. No trochę. Ale chyba w ogóle ja lubię, kiedy jest zimno. Nie wiem dlaczego. Dziwne to jest. Tak, dziwne. Ale nie zawsze. Ale czasami to lubię. To może dlatego przyjechałeś do Polski, bo w Meksyku było za ciepło? Mógł być to jeden z powodów? Mogłoby tak być. Kto wie? Dlaczego tu? Polacy z wyboru. Thank you.
Alexis Angulo, bohater dzisiejszego odcinka, miał więcej powodów, by z Meksyku przyjechać do Polski. Nie chodziło tylko o chłodniejszy klimat. O tych powodach za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać. Na początek proponujemy jednak zamknąć oczy i pobudzić wyobraźnię. Ciągły gwar, korki, ruch to oczywiście obrazki z ogromnej metropolii. 21 milionów mieszkańców. To tak szacunkowo, bo nikt tak naprawdę nie wie, jak wielu ludzi mieszka w DF-e. Distrito Federal, tak najczęściej mówią o swojej stolicy Meksykanie. Są jeszcze inne liczby, które także robią ogromne wrażenie. Prawie 5 milionów zarejestrowanych pojazdów silnikowych. Średnio mieszkaniec spędza w samochodzie co najmniej 2 godziny, głównie w drodze do i z pracy. Metrem wcale nie jest łatwiej, mimo że pod miastem biegnie ponad 200 km tuneli. No właśnie, moje wspomnienia z tego miasta są na przykład takie, że stoi ogromna, długa kolejka, by wejść do wagonika metra. Taka na co najmniej 20 minut stania i zaczynająca się na schodach. Trzeba było przepuścić kilka kolejnych pociągów. No albo ponad półtora godzinna podróż autobusem między dzielnicami. Przemieszczanie się naprawdę nie należy do najprzyjemniejszych. No tenemos nada, pero lo tenemos todo, porque nuestros sueños nos levantan del lodo. Alexisa, który w DF-ie się urodził i spędził ponad 20 lat, zapytaliśmy o jego wspomnienia, o zapachy i obrazy, które ma w pamięci, gdy to on zamyka oczy i myśli o rodzinnym mieście. Widzę na przykład mole, czyli ten sos meksykański ostry z czekoladą, z sesamem, kurczak, ryż z pomidorem. Tak, ryż czerwony, jest bardzo smaczny i który się je często też na ślubach. Też kaktusy, które też jemy, jest przepyszny i zdrowy, dobry dla trawienia. uwielbiam ten kaktus, na przykład guacamole. Czyli, o, już nie muszę wytłumaczyć, co to jest guacamole, bo tutaj stał się naprawdę bardzo popularny w ostatnich czasach. Ale tak, tak bardzo lubię guacamole. A obrazy? Nie wiem, teraz jak mówisz słowo obraz, to może ja mam coś innego na myśli. Na przykład mam te murale Diego Rivera, ale też nie wiem, tak mi się kojarzy też ta część, ten centrum miasta Meksyku, czyli ten Zócalo, dużo ludzi. W metrze, ludzie, którzy biegają i do pracy, sprzedają rzeczy na ulicy, gdzie są bardzo dużo osób ciemną skórą, w sensie z moją skórą, taka ciemniejsza. No też oczywiście różne też warstwy społeczne, nie? Do których się przyzwyczaiłem od dziecka i dla mnie stało się to norma, tak? Że są ludzie bardzo bogaci, ludzie tak mało bogaci i którzy mają mniej możliwości nawet mieć edukacji, więc to są dzięki temu, że przyjechałem tutaj, to jestem w stanie jakby też patrzeć krytycznie do tego, co tam się dzieje w Meksyku, ale również zawsze wziąć pod uwagę, że to, co się dzieje, jest dzięki temu, że świat jest połączony, więc wszyscy jesteśmy częścią tego samego, więc nie możemy nagle po prostu powiedzieć, że to jest zupełnie inny świat i próbować tylko poprawić to, co się dzieje w jednym miejscu, bo trzeba to poprawiać tu też. A czego moglibyśmy się nauczyć od ludzi z Meksyku, od Meksykan? Nie wiem, może tak mieć luźne podejście, tak, do rzeczy, tak, trochę luźniejsze, żeby tak może nie martwić się za bardzo, tak. Polacy są różni, też dlatego nie wiem kto, ale wiem, że czasami ludzie się martwią, jeżeli nie mają pieniądze. W sensie, nie chodzi o to, że nie mają, tak? Ale, bo mają jakieś pieniądze, ale czasami tak czuję, że tutaj w Polsce ludzie mogą tak za bardzo się tym przejmują, tak? Że trzeba tak robić pieniądze, robić swoją karierę przede wszystkim. A często sposób, w jaki my poznajemy kogoś, to często pierwsze pytanie jest, czym się zajmujesz, tak? Co jest chyba okej, ale
To, co zdążyłem zauważyć, dzięki też rozmowom z innymi Polakami, którzy się udali do Ameryki Łacińskiej, bo to nie jest tylko moje spostrzeganie i to nie jest coś, co ja sam spostrzegam, to jest dzięki temu, że ja rozmawiam z ludźmi, to w Ameryce Łacińskiej ludzie mniej zwracają uwagi na to, czym się ludzie zajmują, albo po prostu czym się sam zajmujesz, tak? Po prostu nie jest to tak bardzo ważne, tak robić karierę, może pod tym względem. I to jest, moim zdaniem to jest fajne uczucie, kiedy potrafisz się tak myśleć, bo mniej przejmujemy się. Tego luzu z pewnością moglibyśmy się uczyć od wielu Latynosów. Alexis mieszka w Polsce już prawie 10 lat. My zapytaliśmy, jak to się zaczęło. Pytanie podstawowe. Dlaczego tu? No bo tak się złożyło, że tu mieszkam. Kiedyś przyjechałem tutaj na wymianie w liceum, po prostu w 2005 roku. Studencką taką, tak? Nie wiem, czy uczniowską, można tak powiedzieć, w liceum przyjechałem. A, w liceum. Ile miałeś lat? 17. Mhm. Tak, i tak się zaczęła ta przygoda z Polską i z polskim. W ogóle tak mało się mówiło o Polsce wtedy, bo wiesz, to było zaraz po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tak, jeżeli z retrospektywą patrzymy na te czasy, to mało się mówiło o Polsce ogólnie i jak już, to wydaje mi się, że w głowach podróżników meksykańskich to Polska leżała bardziej na wschodzie, więc to się kojarzyło bardziej z Rosją czy z komunizmem. I to jest bardzo niesamowite, jak się zmienia to spostrzeganie też, nie? Jak to wstąpienie do Unii Europejskiej też spowodowało, że więcej zaczęto mówić o Polsce pozytywne, że ludzie zaczęli mieć już dużo znajomych w Polsce. I tak, jest to ciekawe, przynajmniej tak ja to patrzę. Pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy wysiadłeś z samolotu w Polsce, zobaczyłeś ten kraj? Pamiętasz, jakie to jest wspomnienie? Tak, pamiętam. Nie oceniłem nic w tamtym momencie i do tej pory nie jestem w stanie ocenić, jak to było. Po było lato, to zima, było, jesień? To było we wrześniu, albo nie, pod koniec sierpnia, chyba było pod koniec sierpnia, więc było ciepło, była noc. Ja miałem zamieszkać w Toruniu i przyjechałem do Warszawy i wtedy moi tak zwane host family, tak? Czyli ta rodzina, która mnie przyjmuje, to czekała na mnie tam w Warszawie i pojechaliśmy. Pamiętam, że wtedy tak pierwsza rzecz, która dla mnie była ciekawa, jest ten język, tak? Jak oni rozmawiają między sobą, jak to jest trudne. I to było dla mnie ciekawe. No, ja byłem bardzo pozytywnie nastawiony i chyba do tej pory. Pewnie dlatego, że było lato i było ciemno. Tak, było lato. Właściwie tak. Myślę, że teraz rzeczywiście było lato, było ciemno, nic nie było widać. I dopiero pojechałem, ale to nie żarty żartami. Ale tak naprawdę ja nie patrzyłem, nie widziałem tej Polski tak naprawdę, jak pojechaliśmy do Torunia, to było w nocy. I jak już się udałem do Torunia, to widziałem, że ta tak zwana host family, o której już mowa była wcześniej, czyli rodzina, która mnie przyjęła, no że oni mieszkają w bardzo ładnym domu, blisko lasu, tak bardzo, czyli nie flesze, tak? I to było tak naprawdę moje pierwsze doświadczenie z Polską, czyli w domu, w jakimś polskim domu. I tak naprawdę ja Polski nie widziałem, po prostu pierwsza Polska to był ten dom, tak? Jaki to był dom i jaka to była rodzina? No to była rodzina, obu byli lekarzami, więc byli bardzo dobrze położeni ekonomicznie. W tamtym momencie nawet nie próbuję tak oceniać, po prostu ja poznaję i jak dla mnie to jest ta Polska, którą ja poznaję.
teraz już jestem w stanie powiedzieć, że oni byli tak naprawdę dobrze położeni ekonomicznie. To był dom jednorodzinny, ale spore, bardzo ładny ogród. Tak jak dla mnie to tak symbolizuje ta Europa, którą ja miałem na myśli, zanim przyjechałem do Polski. To było tak, że jak już byłeś w tym Toruniu, to ta Polska zaczynała ci się podobać, od razu ci się spodobała, nie wiem, zakochałeś się w tym kraju, czy też to jest raczej trudniejsza relacja, trudniejsza przyjaźń i do Polski się przekonywałeś? Ja zawsze byłem taką osobą, która bardzo lubiła się zaprzyjaźniać, zakolegować się z wszystkimi na przykład w szkole, tak? Lubiłem porozmawiać z ludźmi, lubiłem chodzić tu i tam i z wszystkimi naprawdę się kolegować, rozmawiać. I jak tutaj, w Toruniu, będąc w Toruniu, zauważyłem, że to już nie jest łatwo, tak? Że kolegować i porozmawiać z wszystkimi, być tak, to wtedy zauważyłem, że to już było dla mnie swoim rodzaju wyzwaniem. I wydaje mi się, że to jest to, co tak naprawdę mnie ciągnęło do ej, muszę zapoznać się z tym, muszę się kolegować się z tą częścią. I wydaje mi się, że już od samego początku, kiedy podjąłem tę decyzję, tak naprawdę to już miałem bardzo jasno, już wiedziałem, że ja nie chcę pojechać do jakiegoś kraju, gdzie wszyscy jadą. Teraz już, jak patrzę też, teraz no widzę, rzeczywiście ja bardzo lubiłem poznawać to, co nie jest w centrum tak zwanym, ale to, co jest na peryferii. No dobrze, byłeś na tej wymianie, spędziłeś tu wtedy pół roku, tak? Pół roku. Wróciłeś do Meksyku i po pewnym czasie znowu wylądowałeś w Polsce. Jak to się stało? Ciągnęło cię z powrotem. Tak, pojechałem do Meksyku i no, wiedziałem wtedy, że muszę dalej podróżować. Z jednej strony pomyślałem, no fajnie by było wtedy pojechać do innego kraju, tak? Ale z drugiej strony też pomyślałem, że to, co przeżywałem w Polsce, moje doświadczenie, nie jest to wystarczające. Że jeżeli pojadę... Tak, nie jest że to ci mało. Tak, że naprawdę potrzebuję... Bo sam fakt, nie, jak wróciłem do Meksyku, to pomyślałem, że tak naprawdę nie mam przyjaciół. Jak wróciłem do Meksyku, to zauważyłem, myślałem, że nie mam przyjaciół w Polsce. Tak pomyślałem. No i to było rzeczywiście dla mnie ważne, także ja muszę rzeczywiście, czułem się jakby, nie udało mi się nic zrobić, że po co pojechałem, jeżeli nie mam przyjaciół, wtedy nie mam kontaktu, także potrzebuję rzeczywiście się zanurzać w tej kulturze i chyba to było to, co osiągnąłem też po jakimś czasie, jak wróciłem. I wróciłeś znów nie do centrum, nie do Warszawy, tylko pojechałeś, no pewnie ludzie na Śląsku się obrażą, na peryferię, na południe kraju, gdzie język jest trochę inny, gdzie jeszcze pewnie przez to chociażby jest trudniej, bo ludzie mówią gwarą. No właśnie, nie wiem, czy to właśnie ja jestem za to, żeby mówić peryferia nie byłoby obraźliwe, tylko przyznawać, że żyjemy w świecie, gdzie nie traktuje się porówno, tak, wszystkich i że traktuje się trochę jakby inaczej tamtych, którzy są na peryferii i że nie powinno tak być też. Bardzo często o tym myślę, że bardzo się cieszę, że pojechałem do Katowic, studiowałem w Katowicach, bo wtedy mogłem poznać zupełnie inny świat, który jest dla mnie przygotowany w cały czas w stolicach, w centrum, w miejscach, gdzie wszyscy jadą, gdzie wszyscy robią zdjęcia i jak jedziesz gdzieś indziej, gdzie jest mniej popularny, gdzie często kojarzysz się, bardzo często nawet lekceważysz się, są stereotypy, które pochodzą z niej wiedzy, tak, że żeby być cool, żeby być fajny, to musisz pojechać do tamtych uniwersytetów, czy do centrum. A ja bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość, bo później dzięki temu wydaje mi się, że mam inne spojrzenie, które spowoduje, że ja chociażby nie będę się czuć lepszy od Ślązaków, nie? Chociaż tyle, nie? Przez to, że przyznaję, zrozumiejąc to dzięki temu nie mam takiego poczucia, jak czasami
ludzie, którzy uważają, że w centrum, to często tak lekceważą to, co jest na peryferii. Nauczyłeś się czegoś po śląsku? Nauczyłem się też trochę, ale nie. Nie będę tutaj teraz, nie pamiętam, ale tak naprawdę nie używałem, bo szkoda tak, że nie używa się tego języka na co dzień, zwłaszcza chyba w tych moich obszarach, gdzie ja działałem na uniwersytecie, to nawet tamci, którzy pochodzą ze Śląska, wykładowcy na przykład, muszą się uczyć, muszą mówić po polsku bardzo dobrze. Więc trochę mi to było szkoda, że tak naprawdę nie poznałem tego, ale zauważyłem, że za każdym razem, kiedy moi koledzy, moje koleżanki wracały z na przykład po urlopie, po wakacjach, to było słychać, że oni wrócili do domu, do rodziców i słychać było, że mają inny akcent, tak? Godują po śląsku. Godują po śląsku. Tak, to było słychać, że oni mają inny akcent i kiedy oni już są tylko tam na uniwersytecie, czy często mają kontakt z uczelnią, to już mają jakby inny akcent polski bardziej. Tak naprawdę tego polskiego, czystego polskiego uczyłeś się właśnie na Śląsku. Wydaje mi się, że tak. I właśnie taki był mój cel. Dlatego nie przyjechałem do Warszawy, ponieważ wiedziałem, że w Warszawie jest bardzo łatwo spotykać się z ludźmi, którzy mówią po hiszpańsku, po angielsku. Nie chodzi mi tylko o obcokrajowcach, ale również Polacy. Przecież sam fakt, że tutaj zgromadzą się wszystkie te firmy, wszystkie instytucje, więc ludzie, którzy są bardzo wykształceni, to zazwyczaj przyjeżdżają tutaj do Warszawy. Nie wszyscy, ale jest taka skłonność do tego, żeby tutaj oni się tu zbierają. Tutaj jest otwartość, ale z drugiej strony, żeby poznawać jakąś polskość, bo wydaje mi się, że można poznać różnych, żeby poznawać jakąś, to myślę, że najlepiej pojechać do innego miasta, mniej popularne. W Katowicach podjąłeś decyzję, że zostajesz w Polsce na dłużej, na stałe, że tutaj chcesz żyć, że tutaj będziesz zapuszczał korzenie? Niekoniecznie. Nie. Wiedziałem, że jeżeli chcę też rozwijać, właśnie też myślałem, jeżeli chcę się też rozwijać, to muszę też przyjechać do Warszawy i robię tutaj ten doktora teraz na Uniwersytecie Warszawskim, ale dzięki właśnie ja jestem, zawdzięczam Uniwersytetowi Śląskiemu, że uczyłem się tam polskiego. Nie dlatego, że chodziłem na język polski, nie, bo po prostu dlatego, że chodziłem z Polakami, że uczestniczyłem na zajęciach, że próbowałem się wypowiadać, że wysilałem się, ale... Ale pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałeś, nie wracam do Meksyku, zostaję w Polsce, tutaj będę żył. Moment tej decyzji. Nie, wydaje mi się, to idzie tak w praniu. Ja nigdy a tego... może jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji? Bo właśnie, nigdy nic takiego nie podjąłem. Ale raczej podjąłem inną decyzję. Taka decyzja, że będę się zajmować polską kulturą, tak? I że to będzie moja ścieżka, moja kariera. Więc to tak. Ścieżka, którą wybrał, to też przybliżanie Polski Hiszpanom i Latynosom. Tym, którzy tu mieszkają albo mieszkają gdzie indziej, a interesują się Polską, ale nie mówią jeszcze w naszym języku. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Alexis prowadzi blog i podcast Projekto Polonia. Skończył tutaj studia, został na uczelni, teraz będzie pisał doktorat, także z wątkiem polskim. Chcę się zajmować ten, jak Polacy spostrzegali ogólnie Amerykę Łacińską. Na początku myślałem o tym XIX wiek, ale możliwe to będzie się trochę pozmieniać czasem. Dopiero zacząłem, ale chcę się zajmować właśnie tym tematem, tak, postkolonializmem. Jak język kształtuje nie tylko wizerunek, który mamy o świecie, ale jak również język kształtuje ten świat, tak, jak to, co my podmiotujemy, tak, to co my opisujemy, staje się to, co my też opisujemy. Más de Proyecto Polonia. El día de hoy tenemos como invitado a Diego Olivas Arana. Diego Olivas Arana. Ale na przykład, co masz na myśli, mówiąc o stosunkach właśnie Polski z Ameryką Łacińską i o tym języku? Na przykład, wydaje mi się, że to nie jest to tak oczywiste. Sposób, w jaki my poznajemy świat. Polacy posługiwali się określeniem wiedzą
innych krajów europejskich, w tym na przykład Hiszpania. Oczywiście wiemy, że to był błąd, że mówiono, kiedy Kolumbus się dostał do ziemi innych ludów. Uważasz na słowa. Tak, właśnie, tak. Nie, bardzo, bardzo mi się nie podoba tego tak zwane, właśnie co jest moim zdaniem bardzo mylące, określenie odkrycie Ameryki, tak, które stało się to wiedza. Stało się to wiedza powszechna i musimy wziąć pod uwagę, że zawsze, kiedy nauczymy się historii, uczymy się historii zwycięzców, tak? I właśnie my wszyscy żyli, powtarzamy, powielamy, podkreślamy, potwierdzamy tą wiedzę i gdzieś się do tego używamy tak bez żadnego oporu, takie określenie, to stajemy się też częścią tego, nie? Więc mówi się o odkryciu Ameryki z jednej strony, tak? Wtedy, dla tamtych ludów to nie było tak, żadne odkrycie. Dokładnie. Tak? Co się stanie? To wtedy w myśleniu mówimy, a łatwo jest odejść, oddalić się od tego określenia inwazja, tak? I łatwiej jest dla nas, przychodzi do nas łatwiej takie przekonanie, że Europejczycy ucywilizowali albo pomogli tam w rozwoju, tak? Można tak pomyśleć, oczywiście, ale to, w jakim te wszystkie procesy się potoczyły, to raczej służyły po to, żeby kreować pewne hierarchie, żeby ci pracowali dla bogactwa tam tych Europejczyków, którzy się udawali. A teraz się dziwimy, dlaczego tam jest bieda, dlaczego istnieją, dlaczego może być niebezpieczne. Dziwimy się, dlaczego nie wszyscy są wykształceni, tak? I kreuje się tak cały czas tak wizerunek, moim zdaniem negatywny, ale kosztem właśnie tego też eurocentryzmu, bo wtedy masz takie przekonanie, że a Europejczyk to ucywilizuje, Europejczyk tak przenosi tam same korzyści, bo pomaga, tak? Więc tak naprawdę byliśmy jakby kolonizowani tym językiem, moim zdaniem, Kościoła katolickiego też, bo tutaj Kościół katolicki musimy wziąć pod uwagę, że brał bardzo, bardzo wyraźnie udział, chociażby w dyskursie, tak? Bo to co robiły Europejczycy, co robili Europejczycy w tamtych krajach, było legitymowane słowem, tak, Bożem, Bożego. Czy tak, że oni mają, wiesz, uczyć prawdziwej wiary, tak? Sam fakt, że musimy się teraz skonfrontować, tak, z inną wiedzą, to daje nam możliwość do oceniania innego, tak, że po prostu do przejmowania, do prowadzenia dialogu. Inaczej, jeżeli tego przejmujemy, ten dyskurs, który mówi, oni są Indianami, to jest odkrycie Ameryki, tak, to jest wiedza europejska, która narzuca. Teraz ludzie w Ameryce Łacińskiej też utożsamiają się i niektórzy mówią, jestem Indianinem, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli badamy i tak próbujemy analizować, skąd się to wzięło, to słowo, i jakie to ma negatywne wydźwięk, nie tylko w języku polskim, ale w różnych językach, wydaje mi się, że już jest czas, żeby Polacy też zdali sobie sprawę, że to słowo rzeczywiście jest obraźliwe, tak? I to Indianin ma też oznaczać osoba tak niecywilizowana, niedostosowana do centrum, tak? Która nie przyjmuje tych europejskich obyczajów. To powiedz, jak mówić, żeby nie obrażać? Jak zmieniać ten język też polski, żeby to nie było problemem dla takich osób jak ty? Bo no, jest tak, jak mówisz, gdyby Polaków zapytać na ulicy, czy słowo Indianin jest obraźliwe, to większość powie, że nie. Kiedyś Polacy też podczas zaborów mówili, że są bardziej tutejsi, nie? Bo ciężko się utożsamiać też z państwem, które teraz panuje. Bo wiesz, bo czasami były Prusy, a teraz jest Polska, więc ludzie mówili, jestem tutejszy, tak? Dlaczego chcesz mi nadać jakieś to samo? Więc myślę, że można nazywać tamtejsi, albo nie wiem, rdzenne. Rdzenne ludy. Wydaje mi się, rdzenne ludy. To nawet by moim zdaniem podkreślało, że inni są migrantami, nie? Ale jest tak, że jeszcze w tym wątku chwilę zostając, że, bo mówisz, jak to w tej chwili z polskiego punktu widzenia wygląda, jak to wygląda z punktu Ameryki Łacińskiej, że tam takich słów się już nie używa, ludzie się obrażają i ludzie przestali używać takich słów? Nie, no właśnie nie chodzi o to, czy obrażamy, czy nie obrażamy. Ja mówię o tym, jak ludzie przyjmują ten język
nieświadome i bezkrytyczne. Po prostu my wyjdziemy na świat i ten sens już został nam nadany, nie? Nasi rodzice już mówili, jesteś mężczyzną, jesteś tam się nazywać i tak dalej i po prostu my to przejmujemy bez pytań, tak? I tak samo się tam dzieje w krajach skolonizowanych. My przejmujemy ta tożsamość, osoby, które są tak zwane Indianami, rdzennymi mieszkańcami, to oni przejmują ten język i po prostu nie obrażają się, tak? Ale to wymaga pewnego procesu. To naprawdę nie jest łatwo i wydaje mi się, że to będzie coś ciężko, tak, żeby zachęcać, żeby wszyscy używali pewnego słownictwa, tak? To przemyślenia osoby, która patrzyła na świat z różnych perspektyw. Mieszkała i w Ameryce Łacińskiej, i w Europie. Oprócz Polski, Alexis mieszkał i studiował też w Niemczech. Ale wybrało w końcu Polskę i na razie raczej to się nie zmieni. Czyta polskie książki, fascynuje się chociażby literaturą Olgi Tokarczuk, bacznie śledzi także polską politykę, która wzbudza w nim ogromne emocje, no i coraz częściej myśli po polsku. Oczywiście ma swoje ciekawe spostrzeżenia dotyczące naszego kraju, ale najpierw pytanie osobiste. A jesteś tu w ogóle szczęśliwy? Wydaje mi się, że tak. Oczywiście nie zawsze tak jest. Chyba rzeczywiście byłem smutny ostatnio w tych latach po ukończeniu magisterki. I to chyba wiążeło się przede wszystkim z polityką, czyli jak moje otoczenie się zmieniło, tak? Że rzeczywiście byłem trochę smutny, trochę przez to ciągnąłem trochę swoją pracę magisterską też. I wydaje mi się, że to było związane z polityką, w tym, że naprawdę. Bo wiesz, ktoś wybiera ścieżkę, kraj do zamieszkania i nagle tutaj wszystko wydaje się niepewne, że tutaj nagle tak ktoś tutaj chce mieć władzę nad językiem, nad dyskursem, narzucać tylko jedną narrację, tak? I często przeciwko różnorodności. Więc to oczywiście spowodowało, że ja się czułem źle. I nie byłem szczęśliwy. Ale teraz po tych paru latach, bo parę razy jak rozmawialiśmy, to ja miałem wrażenie, że ty w tej chwili już na przykład lepiej znasz Polskę niż Meksyk. Więcej na przykład jeździłeś po Polsce i więcej widziałeś rzeczy w Polsce niż w Meksyku? Nie wiem, ale myślę, że tak jest, że bardziej interesuję się polską kulturą, polską literaturą i tak dalej niż meksykańską. I tak trochę jest wstyd też, ale też nie można wszystkiego, wszystko zrobić, więc to wybrałem właśnie taka ścieżka. A co Cię pasjonuje w polskiej literaturze, w polskim języku, w brzmieniu tego języka? Nie wiem, czy tak powiedziałbym. Myślę, że kiedy uczymy się języka jakiegoś, to na początku może być tak, jak mówisz, tak, że ten dźwięk jest ważny, jest ciekawy, melodia. Ale później to staje się drugorzędne, czy w ogóle nie gra żadnej roli. Bo później myślisz o tym, jak o gramatyce, czy... Ale ten początek właśnie, ten dźwięk języka polskiego Ci się podobał? No bo to czasami tak jest, że jak słyszymy, nie wiem, włoski czy hiszpański, no to nam się podoba, bo jest taki melodyczny, jak słyszymy niemiecki, no to jest taki twardy i zazwyczaj nam się nie podoba, jak było z polskim. Nie, nigdy tak nie było. Tylko po prostu wydawało mi się ciężko i to było chyba zachęcające, to, że chciałbym też tak być w stanie mówić, a... Właśnie chciałem teraz dojść do kolejnego punktu, czyli kiedy już ktoś uczył języka. Po co się uczymy języka? Po to, żeby być w stanie tak zamówić drinka w hotelu? No chyba nie. Uczymy się tak po to, żeby właśnie przejmować, poznawać tak ten dialog. I to jest to, co najbardziej mi się podoba, tak? Czyli nie język tylko jako tako, ale również do czego można dojść później z tym językiem? Co można robić z tym językiem? Jakie myślenie, jakie pomysły, jakie tematy można poruszać, jaki świat można poznawać, tak? To jest to, co najbardziej mnie ciągnie, tak? Jeżeli chodzi o naukę języka polskiego, nie jest to język jako tako, ale to myślenie, jak to właśnie daje mi jakieś tam, nie wiem dlaczego jest dla mnie tak bardzo, daje mi dużo frajda. Jak czytam na przykład coś na przykład, jak Olga Tokarczuk cały czas wraca, że która przyznaje, że są różne dyskursy, różne sposoby myślenia i żeby wszyscy współżyjemy, jest dla mnie bardzo ciekawe, jak ja się utożsamiam z
nią, będąc Meksykaninem. I bardzo lubię to, że jestem w stanie to przeczytać. A nie masz czasem takiego poczucia, że ty na przykład znasz część przynajmniej polskiej literatury lepiej niż nie jeden Polak? Nie wiem. Nie uważam się za mega ekspertem. A właśnie ja czuję, że muszę jeszcze dużo nadrobić. Nie, no na pewno, ale wiesz, jest tak, że no, wielu Polaków w ogóle nie czyta książek albo czyta jedną książkę w roku, a ty tutaj mówisz co chwilę o przeczytanej jakiejś polskiej książce po polsku. Może różnica jest taka, że właśnie ja uwracam się w takim otoczeniu, gdzie dużo osób czyta. I bardziej to mi, właśnie bardzo to lubię, bo właśnie dzięki temu to ja chcę też wykształcić, chcę więcej czytać i bardzo lubię to robić też po polsku. Chciałem Cię zapytać jeszcze i poprosić o naprawdę szczerą odpowiedź, na pewno z Łukaszem się nie obrazimy. Jak Ty patrzysz na Polaków? Jacy dla Ciebie są Polacy? Jak Ty postrzegasz Polaków? Jacy my jesteśmy? Nie, wydaje mi się, nie wiem dlaczego mam powiedzieć coś, co obraża. Ja bardzo lubię, w sensie Polacy są różni, tak? I zmieniają się cały czas. Czasami mam oczywiście pozytywne doświadczenie, czasami negatywne. Ja oczywiście w tym miejscu, gdzie ja się wracam z tymi ludźmi, to ja znam dużo ludzi, którzy lubi tak czytać, lubi tak poznawać ludzi, się uczyć języków obcych, jak są otwarci. Ale oczywiście, nie wiem, ale cały czas, większość tak mój świat, to są ludzie też, które podchodzą krytycznie do świata, tak, do tego, co się dzieje w polityce, którzy wydaje mi się, że mają taki dystans i oddzielają religię od polityki, tak? I nie wszyscy tak robią niestety w Polsce i dlatego nie jestem w stanie jakby powiedzieć. Może to mówię, tak, że jest taki podział wyraźnie, tak, w Polsce i no i niestety tak czasami tak da się manipulować, tak, społeczeństwo i chyba ja patrzę na to, tak, że jak ludzie są zmanipulowani czasami, ale to chyba dzieje się na całym świecie, więc... Ale ile lat tu mieszkasz? 10, ja tak? Mieszkam o 9 lat. 9. Czy przez te, no już prawie dekadę zauważasz, jak Polska się zmienia? Obserwujesz to właśnie? Tak. Na lepsze, na gorsze? Co się zmieniło? Nie ma czegoś takiego, że na lepsze, na gorsze. Różnie, tak? Pamiętam, że kiedy Polska już się przyzwyczaiła się do bycia w Unii Europejskiej, to oni stali się też troszeczkę eurocentrami, eurocentrycznymi, tak mocno. I tego mi się bardzo nie spodobało. To zmienia sposób, w jakim oni na mnie patrzą też. Sposób, w jakim ja żyję w interakcji z nimi. Mhm. Później patrzę, później przyszła ta ksenofobia mocna i też, tak, to oczywiście nie było korzystne dla mnie, bo ja mam ciemną skórę, mam czarne oczy, czarne włosy, więc... Ale czy kiedyś to odczułeś jakoś negatywnie, nie wiem, na ulicy, wśród znajomych? Ogólnie, tak, we wszystkich obszarach da się czuć, tak, bo... Ale jak na przykład? Ogólnie nie... może nie chciałbym tak bardzo głęboko tego opisać, ale mogę powiedzieć, że po prostu jeżeli uważasz, że jest jakiś wróg i że ten wróg ma ciemną skórę, że to my pomagamy, że, w sensie, że mówisz, że to, co jest, mówisz o migrantach, tak, o uchodźcach, bez uchodźców, to wtedy ten symbol uchodźstwa jesteśmy my, migranci, tak, albo osoby, które nie, nawet Polacy, którzy mieli ciemniejszą skórę, też to doświadczyli. Koleżanka też z Włoch, która też miała ciemne włosy, to też czuła się przerażona i też bała się, bo mówiła, oni krzyczą, oni po prostu wchodzą na ulicę i krzyczą hasła przeciwko mnie, czuję się bardzo przerażona, tak powiedziała. Ale ty osobiście to jakoś też kiedyś odczułeś, nie wiem, właśnie na ulicy? No tak, wysywali mi na ulicy i też chyba nie tylko raz, tak, tylko nie zawsze byłem w stanie rozpoznawać. I to są rzeczy, które zdarzały się zawsze, tak? Bo to są ludzie, którzy tak myślą zawsze, ale jak ta narracja staje się tak bardzo powszechna, to ludzie stają się bardzo silni. Teraz widzę, bardzo pozytywne, że to się zmienia jeszcze raz dzięki temu, że były te protesty. Dlatego ja uważam, że te protesty naprawdę bardzo dużo dają.
Ty myślisz teraz bardziej po polsku, czy bardziej po hiszpańsku? Myślę, że czasami po polsku i czasami po hiszpańsku. Jeżeli mówię po hiszpańsku i chcę, to potrafię myśleć i zachowywać w języku hiszpańskim, czyli tak po meksykańsku, tak? Jeżeli mówię po polsku, to wydaje mi się, że już jestem, zaklimatyzuję się i próbuję też działać według zasad polskiego zawławich, czy tak powiem. Powiedziałeś kiedyś, czy napisałeś kiedyś, że jesteś bardziej polski niż bigos. Co to oznacza dla ciebie? No to było ciekawe, to było, chyba wydaje mi się, że to się zmienia, już zmieniłem, tak? Dobrze, że mówisz kiedyś, bo już nie jest tak. Czyli już nie jesteś bardziej polski niż bigos? Wydaje mi się, że to było takie... Wydaje mi się, że nie. Nie. Ale co miałeś na myśli? No, może miałem na myśli tak, że chciałem... Ja lubię bardzo badać, tak? Więc chciałem zobaczyć, co ludzie myślą, kiedy ja coś takiego piszę. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że po prostu chcę powiedzieć, że jestem tak częścią tego społeczeństwa, tak? Tego się nie zmieniło. A teraz już jakby chcę się trochę oddalać od tego określenia, bo nie chcę tak... Wiesz, nie chcę być skolonizowany, że tak powiem, tak? Chcę być, o, jestem polski, jestem też, czuję się częścią Polski, ale nie może być na przykład bigos wegański. Od guacamole i meksykańskich zapachów do bigosu wegańskiego. Tak się nam ułożyła ta rozmowa. Za tydzień spotkamy się z Inedes Mabunda z Kongo. Ja mam tu niewidzialne krzesło. Dobra, ja ci tam krzesło, jak chcesz. Proszę, usiądź sobie. Dobrze, nie. No dobra, śpiewamy. Na jengajojo. Gajejo. Na jengajojo. Na jembela mama. Na jukabiam. Na jembela bebe. Na jukabiam. Język polski był w domu. Bo rodzice rozmawiali po polsku. Ale tak, gdzie, w Kongo rozmawiali? Tak. Naprawdę w Kongo rozmawiali po polsku? Tak. To było śmiesznie. To było śmiesznie i strasznie. Ale czemu oni to robili? No bo nie chcieli na przykład, żeby gości, jak przychodzili, żeby gości wiedzieli, o co chodzi. I jak się kłócili, bo zawsze się kłócili po polsku, żebyśmy nie wiedzieli, o co chodziło. I jak na przykład coś robiliśmy, ci gości byli w domu i my zaczęliśmy robić bałagan, to zawsze było, uspokój się. To... Wiedzieliśmy, o co chodziło. Że ma się uspokoić w tej chwili, bo później będziesz miała kłopot. Ja, moje siostry, mój braci, wiedzieliśmy, co to znaczy. Uspokój się, buzię zamykaj. I co jeszcze? I ojciec zawsze mówił do nas, cisza, i mówił do nas mała miś. Mała miś. Audioteka dziękuję za wysłuchanie audioserialu reporterskiego Marcina Pośpiecha i Łukasza Karusty. Dlaczego tu? Polacy z wyboru. Czołówkę i tyłówkę czytała Krystyna Czubówna. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.